zależy jakość naszej modlitwy. Zaczynamy, skarby, ale musimy się troszeczkę jeszcze rozmodlić. Powstańmy, będziemy śpiewać do Ducha Świętego. Ciągnijmy nasze dłonie i uświadommy sobie, że od naszej postawy ciała bardzo zależy jakość naszej modlitwy. Ponieważ Bóg chce, abyśmy byli jednością na poziomie ciała, duszy i ducha. I teraz na przykład, jeśli, tak można już sobie tam podegrać, będzie sympatycznie, jeśli ja na przykład jestem na mszy świętej, jest na przykład modlitwa, która jest prośbą do Ojca Niebieskiego, nie? Ojcze nasz, mówiliśmy o niej wczoraj. A stoi na przykład tak. Twoje ciało nie współgra zupełnie z tym, co wypowiadają twoje usta. Gdzie jest twoje serce wtedy, nie? Przecież Bóg patrzy na ciebie. Stworzył cię z ciałem, duszą i duchem. I jak widzi zaproszenie, mówisz, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Sorry, ale ja bym nie przyszedł do ciebie, nie? Abyś mnie tak zapraszał. A ten, który jest nieskończenie bardziej wrażliwy, patrzy w twoje serce, patrzy w twojego ducha, twoją duszę i patrzy też na twoje ciało. I Słowo Boże mówi coś fenomenalnego, że nasze ciało jest stworzone z tęsknoty za Bogiem. Wiesz o tym? Psalmista mówi, ciało moje tęskni za tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Nie dusza. Ciało moje tęskni za tobą. Wiecie, kobiety to szczególnie rozumieją, ponieważ one mają potężny deficyt czułości w swoim ciele. Jak nie dostaną codziennie od swojego męża, czy chłopaka, czy narzeczonego, czy jakiegoś innego faceta tej dawki czułości fizycznej, przytulenia, skin to skin, nie mają poczucia bezpieczeństwa. Nie ufają, że są kochane. Dlaczego Duch Święty przychodzi i w tych prawdziwych spoczynkach w Nim daje takie uzdrowienie, że człowiek upada pod mocą Ducha Świętego? Właśnie dlatego, że nasze ciało jest tęsknione za Bogiem i nasze ciało musi otrzymać dawkę Bożej czułości. Dlatego ciało też jest dotykane. Dlaczego Jezus zostawia siebie w Eucharystii? A nie tylko duchowo, jak mówią protestanci. Dlatego, że jesteśmy ciałem i duchem. I dlatego, że On zostawia siebie w ciele, bo wie, że ciało stworzył z miłości do siebie, twoje ciało. I z tęsknoty za Nim. I dlatego chce dać Ci siebie w dotyku. Co więcej, zanim wstąpi do twojego serca, to wpierw całuje cię w usta. Nie ma już bardziej czułego dotknięcia, jak Bóg całujący cię w usta, zanim zamieszka w twoim sercu. Dlatego jest tak ważne, abyśmy uświadomili sobie nieprawdopodobnie ważną rolę ciała w naszej modlitwie. I tak jak wczoraj modliliśmy się o pokutę, o skruchę serca, o żal za grzechy i przepraszaliśmy Boga za grzechy, gleba, uniżenie, leżenie krzyżem, głowa do posadzki, aby moje ciało współgrało z tym, z czym woła moje serce. Rozumiecie? Dlatego kiedy zapraszamy Ducha Świętego, to również nasze ciało musi wysłać informację zaproszenia, że naprawdę Go zaprasza. Więc nie mogę sobie stać inaczej, jak tylko w takiej postawie, która woła, przyjdź, przyjdź do mnie, jestem gotowy. Moje ciało jest otwarte i gotowe na Ciebie. Dlatego podnosimy ręce i śpiewamy teraz do Ducha Świętego, wołając, niech stąpi Duch Święty, niech Twój Święty Duch stąpi, ogarnie. Ale wiesz, nie musisz znać tej pieśni. Ważne, żebyś w Twoim sercu wołał, przyjdź Duchu Święty, przyjdź, bardzo Ciebie potrzebuję. Przyjdź i daj mi umiejętność znalezienia Ciebie w moim wnętrzu. Ponieważ jest to druga umiejętność. Nasz duch ludzki ma umiejętność odnajdywania Ducha Świętego w nas. Duchu Święty, przyjdź, zapraszamy Cię. I prosimy Cię, abyś dał nam odczucie swojej obecności.
potężną moc, która jest w nas, która jest czasami tak ukryta, ponieważ my nie jesteśmy wrażliwi na Ciebie. O Duchu Święty, daj umiejętność naszemu duchowi ludzkiemu, aby odnalazł Ciebie w naszym wnętrzu. Duchu Święty, zacznij wypełniać nas swoją tęsknotą za nami i ukoj naszą tęsknotę za Tobą, o Duchu Święty. Proszę Cię teraz, żebyś zaczął wypełniać swoją obecnością każdą komórkę naszego ciała, aby nie było nic w naszym ciele, w naszym duchu i w naszej duszy, co nie jest teraz wypełnione Twoją miłością, Twoim pokojem, Twoją radością. O Duchu Święty, przyjdź. Wołamy Ciebie z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy. Wypełnij nas całkowicie. Przeniknij nas, Duchu Święty. Wypełniaj nas jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. O Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź w mocy i chwale. Duchu Święty, przyjdź. Nie zgadnie deszcz błogosławieństw. Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, prosimy Cię teraz, abyś tworzył z nas eklezję, Kościół. Abyśmy nie byli pojedynczymi osobami w tym Kościele, bezludnymi wyspami, które zebrały się razem, anonimowym Kościołem, który siebie nie zna, który się siebie boi i wstydzi. Duchu Święty, wypełnij nas tak, aby już nie było żadnego lęku i wstydu w nas. Powtórzmy taką modlitwę. Duchu Święty, wypełnij teraz moje serce, moje oczy, moje myśli, moje ciało, moją psychikę, moje uczucia, wszystko czym jestem. Jezu Chryste, oddaję Ci moje oczy. Patrz przez moje oczy. Oddaję Ci moje serce. Kochaj moim sercem. Oddaję Ci moje dłonie. Dotykaj moimi dłońmi. Oddaję Ci moje myśli. Chcę mieć tylko takie myśli. W mojej głowie, jakie Ty masz.